Gry Activision w Game Pass, sporo wieści od Sony i wiele więcej w tym wydaniu niecodziennika Okiem Deva. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Deva. W dzisiejszym niecodzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier, mamy sporo mocnych informacji, więc zaczynamy. Sony od 17 października uruchamia streaming gier PS5 na swojej platformie dla użytkowników posiadających PlayStation Plus Premium. W Japonii usługa wystartuje 17 października, w Europie 23, a w Ameryce Północnej 30. Polacy załapią się oczywiście wraz z resztą Europejczyków. Usługa będzie pozwalała na granie w rozdzielczościach, tutaj powiem, tak jak wolicie, tak 4K 1440p, 1080p i 720p w 60 klatkach na sekundę. Usługa obejmie na razie największe tytuły z katalogu PlayStation Plus Game Catalog, czyli m.in. Spidermana, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, Mortal Kombat 11 i Saints Row 4. Ponadto będą wersje próbne Hogwarts Legacy, czy też trzeciego Wiedźmina oraz Callisto Protocol, a także Resident Evil 4, Dead Island 2 i Genshin Impact. Będzie również dostępne Fall Guys oraz Fortnite. Na ten moment streamowanie gier na PS5 będzie działało tylko na tej konsoli, co jest nieco dziwne, gdyż chodzi tutaj o streamowanie obrazu i dźwięku i inputu, więc nie powinno być żadnych ograniczeń technologicznych. Spodziewam się, że w przyszłości jednak będzie można korzystać z usługi chociażby też na PC-cie. Trzymając się tematu PS5, Sony zapowiedziało odświeżoną wersję konsoli na święta i już od listopada w Stanach Zjednoczonych, a potem w innych częściach świata, dostępna będzie odchudzona o ponad 30% konsola w obu wersjach, zarówno tej wersji z napędem, jak i wersji digital. Dodatkowo będzie można do wersji digital dokupić osobny napęd, który ma kosztować 120 euro, co u nas przełoży się na jakieś 500-600 zł. Jeżeli chodzi o podzespoły, to jest to zredukowane pod kątem rozmiaru ostatnia wersja konsoli, więc nie zawiera ona mocniejszych komponentów, jednakże posiada większy dysk twardy, czyli równo ma posiadać terabajt miejsca. Cena konsoli będzie taka sama jak w przypadku starszej wersji, co mnie nieco dziwi, gdyż teoretycznie konsola powinna być już tańsza w produkcji, ale podejrzewam, że tak jak w przypadku większości platform Sony, niebiescy tracą na każdej sztuce, to też nie chcą generować sobie dodatkowych kosztów. Moim zdaniem kupowanie tej wersji, jeżeli się posiada już starą i mieści się gdzieś tam u Was na półce, to nie ma sensu, tak? Nie ma sensu kupować nowej wersji. Natomiast jeżeli będziecie chcieli odświeżyć sobie konsolę, to za jakiś czas raczej będzie pewne, że pojawi się wersja Pro. Harebrained Schemes, twórcy The Lamplighters League, niestety nie mogą się pochwalić sukcesem. Gra posiadająca wiele znanych patentów z serii XCOM, jednocześnie mogąca pochwalić się bardzo ładną stylizacją graficzną i motywem głównym takich upadłych bohaterów z tanich książek przygodowych, nie przyjęła się niestety wśród graczy, mimo że to naprawdę dobra gra. Wydawca, czyli firma Paradox, zanotowała koszt produkcji na poziomie 22,8 miliona dolarów. Według ostatniej informacji twórcy byli świadomi tego, że gra tak, w tak przepakowanym hitami roku może się nie sprzedać i od sierpnia po cichu redukowano zespół. Do tego momentu ponoć już zwolniono 80% zespołu, a jego strzępki pracują wyłącznie nad utrzymaniem produktu, poprawieniem błędów i być może kilkoma dodatkami. Gra była daleka od ideału, jednocześnie jednak posiadała unikalny ten sznyt, który potrafił przyciągnąć, a rozgrywka była solidnie zaimplementowana, jednakże w roku, w którym niemalże co tydzień, tudzież dwa tygodnie wychodzi głośny hit, po prostu nie ma miejsca na średnie gry lub słabo zareklamowane. Nie bez powodu dużo tytułów przenosi swoje daty wydania na kolejne miesiące i tutaj stawiam, że firma musiała się zmieścić po prostu z wydaniem gry w tym kwartale. To właśnie pokazuje, że tworzenie gier to jednak ciężki biznes, a kreatywność często staje w konflikcie z finansami. Śmiało piszcie, pytajcie, czy też nie zgadzacie się w komentarzach. Na wszelkie pytania postaram się odpowiadać na bieżąco, tudzież w najbliższym live'ie, więc zapraszam. W momencie nagrywania tych informacji właśnie potwierdzono, iż Activision Blizzard King zostaje oficjalnie kupione przez Microsoft. Jeszcze przed tym wydarzeniem Bobby Kotick, prezes Activision Blizzard,
zorganizował spotkanie z pracownikami, tak zwany All Hands Meeting, w którym wspomniał, że wraz z przejęciem przez Microsoft będzie szansa na wskrzeszenie starych marek, które posiada Activision, wśród takich nazw jak Pitfall, Kaboom czy River Raids. Kotick wymienił również znaną i lubianą serię gier muzycznych Guitar Hero, stąd wydaje mi się, że niebawem gry muzyczne mogą wrócić do łask. Dajcie znać, czy czekalibyście na nową część Guitar Hero, ja bym chętnie pograł. Prezes medialnego giganta, jakim jest Disney, czyli Bob Iger, wspomniał ostatnio, że chciałby, aby konglomerat stał się również gigantem w branży gier i mógłby tego dokonać przez wchłonięcie dużej firmy z tej branży. Jednak z sugestii, którą wyłapał Bloomberg, było to Electronic Arts. I rozmowy wstępne o tym przebiegały już w tamtym roku. Obawa jest tutaj taka, że Disney już raz próbował tworzyć gry, wyszło to tragicznie i w 2016 spółka oficjalnie zapowiedziała, że będzie tylko i wyłącznie udzielać licencji na swoje marki na rzecz innych studiów. I faktem jest, że te licencje działają bardzo dobrze, bo mamy takie gry jak Return to Monkey Island, Disney Illusion Island czy Star Wars Jedi Survivor, a zapowiadają się jeszcze lepiej w takich grach jak Avatar Frontiers of Pandora, Spider-Man 2, Star Wars Outlaws czy Indiana Jones. Wchłonięcie tak dużej firmy, o ile nie będzie groziło znowu odcięciem tych marek od innych zespołów i tej dywersyfikacji, którą teraz mamy, może nie być takie złe, zwłaszcza, że EA ostatnio poza swoimi głównymi markami głównie utrzymuje się z mikrotransakcji w FIFA Ultimate Team i innych elektronicznych dodatków. Oczywiście ostatnio, powiedzmy, Star Wars Jedi Survivor wyszło świetnie, natomiast takie eksperymenty jak Immortals of Avium wyszły już mizernie, więc może taka fuzja odświeżyłaby nieco portfolio firmy, o ile, tak jak mówię, nie zamknie to tych licencji na inne studia. Nico Partners, specjaliści od azjatyckiego rynku, dokonali analizy indyjskiego rynku gier. Przewidują, iż już w tym roku cały rynek wygeneruje 868 milionów dolarów, a stanie się to głównie dzięki rynkowi mobilnemu, który liczy sobie niemalże 97% całego rynku wśród 444 milionów graczy. Ponadto rynek ten wydaje się być bardzo dynamicznie rozwijający się, gdyż wartość jego wzrasta z roku na rok o ponad 21%, a liczba graczy o 12%. Przez długi czas Chiny i Indie nie były brane pod uwagę w ogóle jako odpowiedni rynek na gry, gdyż były to bardzo zamknięte rynki na światowe produkcje czy produkty w ogóle z zewnątrz, lub też były uznawane za po prostu zbyt biedne, by opłacało się w nie inwestować. Ciężko jednak ignorować kraje, które liczą sobie po 1,4 miliarda ludzi każde, w których gry zyskują na znaczeniu. Chociaż w Chinach ostatnio rząd im mocno przeciwdziała, to poza tymi barierami finansowymi są oczywiście bariery polityczne i kulturowe, ale wydawcy od lat poszukują nowych rynków zbytu, tym samym dopasowywanie się do tak dużej bazy klientów w jakiś sposób już zmieniło, a na pewno w przyszłości zmieni pewne elementy w naszych grach. Całe szczęście, że tylko chyba w mobilnych, z tego co widzę, więc jesteśmy bezpieczni, tak? Jeżeli chcecie wesprzeć moją działalność, zapraszam do postawienia mi kawy w serwisie Buy Coffee Tu. Link znajdziecie na górze opisu. Dziękuję wszystkim, którzy już mnie wsparli, a ostatnio byli to Michał Szkopiński, Robert Kordeusz, Lukas P., Magdalena Kmieciak i Dawid Gwiszcz. Bardzo Wam dziękuję za wpłatę. Video Games Europe dokonało badań na dość licznej próbie w kilku europejskich krajach w celu określenia, ile pieniędzy na gry przeznaczają nieletni. Okazuje się, że w badanej próbie reprezentatywnej, która liczyła tam ponad 2000, prawie 3000 osób, 3/4 dzieci, a raczej ich opiekunów, nie wydaje żadnych pieniędzy na gry. Pozostała grupa wydaje średnio 39 euro miesięcznie na elektroniczną rozgrywkę. W tych wydatkach poza grami nowymi, tak, prym, wiodą dodatki wpływające na rozgrywkę, nieletni najmniej wydają na lootboxy i dodatki kosmetyczne. Według opiekunów 89% ankietowanych aktywnie kontroluje lub używa oprogramowania do monitorowania wydatków dzieci. Szczerze powiedziawszy, sądziłem, że dzieci wydają mniej pieniędzy, to jest po pierwsze, a po drugie, że najwięcej z nich przeznaczają właśnie na lootboxy. Widać jednak, że walka instytucji europejskich z działaniami hazardowymi, przynajmniej w przypadku najmłodszych, jakoś się sprawdza i bardzo dobrze. Jak już wspomniałem wcześniej, Activision Blizzard King ostatecznie przechodzi pod skrzydła Microsoftu. Wszyscy obawiają się oczywiście, że oznacza to, iż ich gry
w końcu znajdą się w Game Passie, nie będąc dostępne na inne platformy. Oczywiście tak nie będzie ze względów chociażby na podpisane umowy, stąd nie ma co liczyć, bo chociażby Modern Warfare 3 czy Diablo 4 zawitało szybko do subskrypcji. Jednakże w przypadku starszych tytułów, według oficjalnej informacji, zostaną one stopniowo wprowadzone od początku przyszłego roku. Activision już wielokrotnie zapowiadało, że ich tytuły w Game Passie pojawią się w wyniku indywidualnych decyzji. Wydaje się to jak najbardziej logiczne, gdyż nie wszystkie gry opłacają się, by się działy właśnie w modelu subskrypcyjnym, skoro same jako osobny produkt mogą się sprzedać lepiej i przynosić większe zyski. Nie zdziwi mnie też takie podejście, że po roku, gdy najlepsze miesiące sprzedażowe miną, kolejne hity trafią do oferty zielonych. Hideki Kamiya, były wiceprezes Platinum Games, twórca takich serii jak Resident Evil, Devil May Cry czy Bayonetta, odchodzi z firmy. W filmiku na kanale, który właśnie założył, oznajmił, że zgodnie z klauzulą zakazu konkurencji nie podejmie się pracy w grach przez około roku. Wyjaśnił również, iż jego odejście było związane z różnicą wizji rozwoju firmy. Zapowiedział, że przyjmie chętnie każdą ofertę pracy powyżej 100 milionów jenów rocznie, to jest około 700 tysięcy dolarów. 600 tysięcy dolarów. Zachęcił graczy do wypytywania Platinum Games o projekt GG, a następnie zakończył filmik jadąc do pośredniaka swoim Lamborghini. Czyli dostaliśmy standardowe, czerstwe poczucie humoru legendarnego twórcy gier. I Kamiya jest już na tym etapie swojej karierze, gdzie nie musi pracować, a gdy będzie chciał, to zdecydowanie będzie przebierał w ofertach. Stąd tym bardziej jestem ciekaw, kto go przekona do współpracy i jaki będzie jego następny projekt. Jeżeli słuchacie moich nagrań na Spotify czy też innych serwisach podcastowych, zapraszam do tego, żebyście wskoczyli na chwilę na YouTube, dali zasięgowy komentarz czy lajka, subskrybujcie, jeżeli tego jeszcze nie robicie, i udostępniajcie materiały dalej. Przekażcie też chociaż trochę miłości dla Łukasza, który montuje moje filmy. W momencie, kiedy wyjdzie to wydanie, dużo uwagi poświęci się Microsoftowi. Wcześniej również cała uwaga była skupiona na wyciekach dokumentów dotyczących planów zielonych na najbliższe lata. Wśród przypadków udostępnionych właśnie informacji znalazło się również kilka dotyczących planów Sony. Szczególnie ciekawa była tutaj rozmowa Jima Ryana, obecnie jeszcze prezesa marki PlayStation, który odejdzie w przyszłym roku, z zarządem funduszu Fidelity, którego wycena aktualnie wynosi około 10,5 biliona dolarów. W trakcie rozmów z nimi ujawniono, iż Sony planuje podwoić przychody z gier first party na przestrzeni najbliższych 4 lat oraz zmierzać w stronę gier typu live service, które mają szansę przynosić niesamowite dochody w długiej perspektywie. Skąd taki plan? Otóż nie jest Sony zadowolone z tego, na czym najwięcej zarabiają. Aktualnie dochody z ich bezpośrednio powiązanych studiów to raptem kilkanaście procent, a chcą dosięgnąć do poziomu modelu Activision Blizzard, gdzie marki takie jak Candy Crush czy Call of Duty jako gry usługi generują rok do roku 30% całego dochodu spółki. Po prostu sprawia to, że dochód jest stabilniejszy. Sony tym samym chce coraz mniej polegać na tytułach wieloplatformowych i zespołach third party, stąd też ich zakup studia Bungie chociażby. Firma jednak nie ma zamiaru rezygnować z dużych gier AAA. Dla pojedynczego gracza jest to nadal duża część przychodu firmy, generuje rozpoznawalność marki oraz trafia idealnie w potrzeby fanów marki PlayStation, którzy też są po prostu bardzo mocno płacącymi klientami. Gdyby był to zapis rozmowy z prasą, można by było uznać to wszystko za takie marketingowe pitolenie trochę, jednak mówimy tutaj o oficjalnej rozmowie korporacji z olbrzymim funduszem inwestycyjnym, która była włączona w dokumentację sądową. Simon Carles, wybitny analityk rynku gier, dokonał dodatkowych analiz i skomentował kilka danych, mianowicie spośród 50 gier o największej dziennej liczbie użytkowników, tylko 7 gier należało do tego bezpośredniego portfolio marki PlayStation. Nie dziwi więc potrzeba firmy, by zmienić te statystyki. Ma się to objawić pod postacią Fair Games od Haven Studios, czyli tego kolejnego studia, które PlayStation kupiło, czy Marathon od Bungie, czy też gry multiplayer w świecie The Last of Us od Naughty Dog. Tyle, że każda z nich ma już problemy produkcyjne. Na domiar złego obecny rynek gier usług nie jest do końca dla nich właśnie życzliwy. Microsoft jest tutaj w znacznie lepszej sytuacji, gdyż kupują firmę z istniejącymi markami gier usług, które już generują zyski właśnie, czyli Activision Blizzard.
PlayStation będzie musiało dopiero ten rynek jakby penetrować, tak? Pozyskiwać klientów, a nie jest to łatwe patrząc na ostatnią wtopę Segi o tytule Hyenas, o której mówiłem ostatnio. Według Kellesa łatwiej byłoby dla Sony, by kupowało firmy z istniejącymi grami i usługami, jak chociażby Bungie, ale też niebiescy nie powiedzieli tutaj ostatniego słowa, więc myślę, że najbliższe lata szykują się naprawdę bardzo interesująco. Dajcie znać, czy gracie w ogóle w gry usługi, bo ja nie jestem osobiście fanem i czy dacie się przekonać, gdy właśnie na PlayStation pojawią się nowe tytuły tego typu. I to wszystko w tym wydaniu Nieco Dziennika Okiem Deva. Wszelkie materiały źródłowe znajdziecie w opisie. Niebawem kolejna porcja newsów, relacja z Game Industry Conference, felietony i streamy na Wayward Preacher. W tym miesiącu z pewnością będzie to drugi Spider-Man oraz kontynuacja Ghost Runnera. Pozostaje mi więc Was teraz pożegnać, życzyć Wam samych przyjemnych doświadczeń popkulturowych i spojrzenia na gry Okiem Deva.